Dzień dobry, raz, dwa, trzy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Można powiedzieć, że ostatnie zostawiliśmy na koniec, czyli najlepsze spotkanie zamykające Małopolski Festiwal Komiksu zostało przygotowane. Na koniec moimi Państwa gościem są Kamil Śmiałkowski. Dzień dobry. Dodamy więcej braw w programie. Mamy oczywiście Janka Korczyńskiego. Dzień dobry. I została nam jeszcze jedna osoba, został nam jeszcze jeden autor, to będzie Krzysztof Tkaczyk. Cześć. Dzień dobry. Kto jest spostrzegawczy i zna matematykę, ten wie, że w programie byli czterej goście, ale niestety tutaj tylko trzy. Ja niestety nie znam szczegółów, co się stało, że nie ma z nami pana Benedykta, ale może Krzysiek, ty nam coś powiesz więcej? Znaczy, przede wszystkim jednym z powodów, dlaczego go nie ma, jest to, że nie jest Benedyktem, tylko Wojciechem. Ale drugą kwestią jest to, że no niestety ze względu na swój pełen przygód i traumatycznych przeżyć życiorys nie był w stanie do nas dzisiaj dotrzeć z powodów zdrowotnych. Czyli co? Można się spodziewać, że pan Wojciech przyjedzie na nas rok? Być może pojawi się też wcześniej, skomentuje rzeczoną sytuację. No wszystko zależy od tego, jak potoczy się jego życie dalej. Dobra, panowie, witam was bardzo serdecznie. Powiedzcie mi, czy, albo inaczej, jak odnajdujecie się w charakterze gości po tylu latach? Oczywiście Janek bardzo często się pojawia na zasadzie wspominek o KKK. Kamil oczywiście jest non-stop słuchany w różnych wywiadach, prowadzi bardzo dużo cykli. Krzysiek, a ty jak? Dziwnie. Tęskniłeś za tymi czasami? Jak każda osoba, powiedzmy w tym wieku, w którym jesteśmy mniej więcej, oczywiście, że mam jakiś sentyment, ale z kolegami utrzymujemy kontakty cały czas. Po różnego rodzaju tam przygodach i turbulencjach wprowadziliśmy też wspólne działania mające na celu korzyść finansową. Także to nie jest tak, że ten czas został zupełnie odłożony na bok. Natomiast z przyjemnością spotykam się z nimi na żywo ponownie. Janek? Jest fantastycznie. No Kamil, to jeszcze ty. Nie, no zawsze jest fajnie przyjechać do znaleźć pretekst, żeby przyjechać do Krakowa. Wsiadłem w pociąg, przyjechałem, nie dali kremówki, bo jechałem tańszy. A panowie, powiedzcie mi, czy wy się spodziewacie, o czym się będziemy rozmawiać, czy nie za bardzo? O przeszłości pewnie. No raczej tak, bo słuchajcie, o przeszłości to już z nami nie ma co, więc... Słuchajcie, a ja dzisiaj was zaskoczę, bo chciałbym porozmawiać o przeszłości i o ewentualnej przyszłości. Zacznijmy od przeszłości. Przez wiele, wiele lat organizowaliście imprezy komiksowe w Krakowie. To wy to wszystko rozpoczęliście. W związku z tym może zróbmy taką troszeczkę faktycznie nostalgiczną podróż do przeszłości. Jakbym was mógł prosić o kilka słów, jak to wyglądało w latach 90. Kamil, u ciebie poproszę o zaczęcie, no bo byłeś pierwszą osobą, która starała się jakoś zrobić te, to idealne słowo, konwenty komiksowe w latach 90. Opowiedz nam kilka słów, jak to wyglądało właśnie w tamtych czasach. Wtedy nawet słowo konwent, mam wrażenie, było jeszcze jakimś takim słowem egzotycznym. Bynajmniej nie ode mnie rozpoczął się komiks w Krakowie, bo chociażby przede mną był profesor Skarżyński, który... Oczywiście, jak najbardziej. Który też coś kombinował, bo on był członkiem jakiegoś międzynarodowego stowarzyszenia twórców komiksowych, jeździł gdzieś po świecie, więc cały czas gdzieś tutaj się coś działo. No ja zjechałem do Krakowa w 90 roku na studia, zacząłem się udzielać w szeroko pojętym ruchu studenckim, pracując w klubie Rotunda i w pewnym momencie robiąc tam rozmaite rzeczy związane czy to z kinem, czy z piosenką poetycką, stwierdziłem, że jeszcze się zajmuję komiksem tak w ogóle, jeżdżę do Łodzi, robię, więc zróbmy coś tu na miejscu w Krakowie. I zrobiłem pierwszą imprezę sam, sesję popularno-naukową komiks w tym klubie Rotunda, a potem z tych ludzi, którzy na tą imprezę przyszli, złożyliśmy pierwszy krakowski klub komiksu i w tej pierwszej ekipie był już Krzysiek, a po jakimś czasie pojawił się też Janek, który z kolei to wszystko wziął w karby, bo ogólnie rzecz biorąc, tak jak tutaj jesteśmy w tej trójcy, to zawsze Krzysiek był tym, który wnosił ferment, knuł, prowadzał anarchię, starał się rozwalić każdy system, jaki istnieje,
A z kolei Janek był dokładnym jego przeciwieństwem, bo Janek wszystko porządkował, Janek wszystko organizował. Dzięki Jankowi wychodził w magazyn KKK, dzięki Jankowi te spotkania miały sens, te festiwale miały jakiś program. On to wszystko, on czasami nawet chyba to pieniądze do tego dokładał, mam wrażenie. Przepraszam, ja też dokładałem. No tak, tak. Nie, no, na pewnym etapie każdy z nas chyba dokładał, ale Janek najpóźniej z nas, kiedy już my już dawno przestaliśmy dokładać, to on dalej dokładał. Tak, no bo tu chronologia jest istotna, nie? Tak, tak naprawdę, że ty... Poczekajcie, zatrzymajmy się jeszcze chwilę, Krzysztofie, przy tej imprezie, Kamilu, twojej pierwszej. Powiedz mi, jak w perspektywie pierwszej edycji tej sesji komiksowej, jak to wyglądało, jeśli chodzi o pierwszą edycję? Co mogliśmy znaleźć w programie takiej imprezy? Czy ona się dużo różni od tych imprez, które są teraz? Czy to jest tak naprawdę to samo, co od wielu, wielu lat się pojawia? Że nie. Myślę, że to samo. W sensie było paru artystów, było parę prelekcji, były jakieś spotkania, była jakaś mini wystawa, która wtedy polegała na tym... Tam były dwie edycje tego, tej sesji, więc mi się już trochę mieszają, mam wrażenie. Ale pierwsza wystawa chyba polegała na tym, że były... Tak? Co było? O, na przykład. W ogóle już tego nie pamiętam. Stary jestem. Właśnie Krzysztof też był w tej pierwszej ekipie, która właśnie stworzyła Krakowski Klub Komiksu wtedy. Wtedy właśnie ja wyciągnąłem profesora Skarżyńskiego do tego. Udało nam się zdobyć jakieś, chyba Krzysiek Gawronkiewicz i Przemek Truściński przyjechali ze swoimi pracami, czyli dokładnie ci sami goście, którzy są 30 lat później na twojej imprezie. Bo Przemka widziałem przed chwilą na dole. Tak. No i promocja tego była mizerna, frekwencja była mizerna, czyli wszystko dokładnie tak samo jak aktualnie. I rok później już wspólnie z tymi, którzy stworzyli ten pierwszy trzon klubu komiksu, zrobiliśmy drugą edycję, która różniła się chyba tylko tym, że było trochę więcej mediów, acz pod względem frekwencji był... Konrad Szołajski. Tak, i Konrad Szołajski, który stworzył... Reportaż legenda. Reportaż komiksiarze, który skompromitował to środowisko na lata. Słuchajcie, pierwsza od drugiej różniła się oczywiście gośćmi, natomiast charakter imprezy był podobny, czyli znowu spotkania, znowu wystawy, to samo miejsce. Tak, bo to była jeszcze rotunda. A powiedzcie mi, co się stało, albo co was nakłoniło? Czy ten odzew był na tyle dobry, że po pierwszej zdecydowaliście, że będzie druga? No bo jak mówisz, że frekwencja była dosyć marna, no jednak musiało się powiedzieć jakieś coś, co was przekonało do zrobienia drugiej edycji. Się robiło dla idei wtedy. Hobby to było po prostu. Okej, czyli miłość, jak zwykle miłość. Dobra, to jesteśmy chronologicznie przy drugiej imprezie, druga sesja. Tam już faktycznie więcej nazwisk, nawet był gość zagraniczny, z tego co pamiętam. Tak, udało mi się wkręcić wydawcę Maćka Malickiego, nieżyjącego już, że nasza impreza jest na tyle duża, że na naszą imprezę powinien zaprosić gościa zagranicznego, czyli był Bud Grace, czyli twórca, kultowy w Stanach twórca stripów komiksowych. Był Janusz Christa też. To była jedna z dwóch raptem jego wizyt na imprezach komiksowych w historii. I było nas już trochę. Nie. Całe środowisko było, co znaczy, że było kilkadziesiąt osób. Ale nie żeby była jakaś frekwencja z miasta. No wtedy komiks mało kogo interesował tak naprawdę poza nami fanami. Okej, a powiedzcie mi, jak to wyglądało, jeśli chodzi o ewentualnie udział sponsorów, mediów. Czy oni byli chętni, czy to wszystko tak zostało zostawione tylko i wyłącznie wam i radźcie sobie, a jeśli już były media, to raczej tak nie pomagały, a przeszkadzały? Znaczy, sponsorzy byli symboliczni. Gdzieś tam właśnie ktoś, wiesz, był na przykład, pamiętam, Różowy Słoń, to był taki bar śniadaniowo-sałatkowy. Tak, i świetne naleśniki. Tradycja, bo to przez wiele lat utrzymywaliście chyba kontakt, prawda? Tak, tak, no bo oni mieli na ścianach kadry z komiksów. W związku z tym poszedłem do właściciela, powiedziałem, robimy imprezę komiksową, zewrzyjmy szyki i dostaliśmy porcję kuponów na posiłki w Różowym Słoniu. I to była forma sponsoringu w tamtych czasach. Media się trochę zeszły, w sensie poza Konradem Szołajskim była też ekipa, Tomek Kołodziejczak tam z kamerą z Warszawy, wtedy był latającym reporterem. Było trochę prasy rozmaitej, był, nie wiem, Andrzej Saramonowicz z Gazety Wyborczej i tak, więc trochę takich mediów było, ale nam kilka lat później uświadomiło,
jak bardzo żyjemy, w jakim żyjemy kraju i jak bardzo żyjemy na prowincji, kiedy tu od lat dzieje się festiwal w Łodzi. Konwent z czasem festiwal. Tu my w Krakowie coś kombinujemy. Najpierw te sesje, później festiwale, które właśnie już bardziej robili tutaj siedzący koło mnie. Ale wystarczyła pierwsza malusieńka impreza w Warszawie, którą zrobiła moja koleżanka, która pracowała w dystrybutorze w kinowym Vision. Pracowała pani od PR-u i ponieważ wprowadzała film komiksowy na podstawie komiksów Blade. Pierwszy film Blade, zrobiła imprezę taką, że ten pierwszy pokaz premierowy Blade'a był poprzedzony dwoma rozmowami z kimś tam z komiksowa, plus była taka mini giełda w kinie Elektronik w Warszawie i to trwało w sumie ze 4 godziny i ta impreza jako pierwsza wielka polska impreza komiksowa była absolutnie we wszystkich mediach, w Teleekspresie, we wszystkich radiach, bo wreszcie coś się zadziało w Warszawie. Żyjemy w kraju, kiedy albo impreza jest w Warszawie i wtedy o nim wiedzą wszyscy, albo dzieje się gdzieś obok i wtedy media pojawiają się wybiórczo i symbolicznie. Dobrze. Krzysztofie, powiedz mi, lata 90. to pewnie trudny okres dla komiksu. Jak to wyglądało, jeśli chodzi o dostępność do tego medium? Bo rozumiem, że to były czasy, kiedy mieliśmy delikatną zapaść. W związku z tym pytanie, na ile taka impreza była wtedy potrzebna? Bo rozumiem, że ona dała wam możliwość przede wszystkim spotykania się w środowisku komiksowym. No i też pewnie wymienianie się komiksem, wymienianie się tym, czego tak naprawdę ogólnie kupić pewnie nie można było we wszystkich miejscach. Troszkę to się różniło, tak jak w tym momencie, bo teraz schodzimy na dół i kupujemy komiksy, a wcześniej jak to wyglądało? Mieliśmy jeszcze jednego kolegę w klubie, Łukasza Łozińskiego, który był naszym dealerem. Jeździł regularnie pociągiem do Berlina, gdzie miał zaznajomiony sklep komiksowy, z którego sprowadzał oryginalne tytuły. No i wtedy, jak byliśmy wszyscy bądź na końcu liceum, bądź na początku studiów, no po prostu wydawaliśmy już nie tylko na używki, ale również na komiksy. Ja pamiętam, kupiłem sobie wtedy z wydawnictwa 2000 AD Slayna Simona Beasleya za niewyobrażalne w tamtym czasie pieniądze, bo była to równowartość mniej więcej 300 zł. Przy inflacji po 25 latach, no to myślę, że spokojnie możemy mówić o okolicach 1000, przypuszczam. Więc cała kwestia robienia imprez, ona nie była powodowana, powiedzmy, brakiem dostępu. To była czysta manifestacja hobby, tak jak w kontekście naszych ówczesnych, legendarnych, wewnętrznych rozmów czy powiedzmy dyskusji. Dwie pierwsze imprezy miały charakter sesji popularno-naukowej, a to, co chcieliśmy robić dalej, miało być z założenia nakierowane na to, żeby postarać się ludzi zaangażować, po prostu zwykłych ludzi z ulicy, żeby wymyśleć coś fajnego, żeby oni przyszli, zobaczyli, że to jest hobby, które ma troszeczkę szerszy zasięg, że łączy się z innymi dziedzinami popkultury, z grami komputerowymi czy z filmami. Pamiętam, że udało się wtedy zdobyć przy pierwszej edycji Krakowskich Dni Komiksu, bo tak nazwaliśmy na Właśnie to zaraz przejdziemy do tego trzeciego festiwalu. To tylko podam przykład, żeby nie uprzedzając faktów. Udało nam się zdobyć oryginalną, licencjonowaną kopię drugiej części gry Dark Forces, Jedi Knight, która miała taką, powiedzmy, nieoficjalną premierę w trakcie tego festiwalu, więc to była główna motywacja. Pokazanie, że jest to hobby reprezentujące pełnoprawną dziedzinę popkultury. To była jakaś ambicja, która się za tym Dobrze, kryła. Słuchajcie, no to chronologicznie. Czyli najpierw mamy pierwszą sesję, później mamy drugą sesję i później przychodzi moment, Kamilu, kiedy ty mówisz pas. Skąd zmiana nazwy na Krakowskie Dni Komiksu? Możecie coś więcej na ten temat powiedzieć? No to właśnie, jeśli to może Krzysiek, no bo to był moment, kiedy ja się z komiksowa trochę wycofałem, ponieważ ja mam takie w życiu fazy, że ta popkultura ma mnóstwo różnych oblicz i czasami jak wchodzę w jakąś jedno oblicze, to wtedy te pozostałe trochę z nich jestem wycofany, więc miałem w komiksowie kilkunastomiesięczną czy kilkuletnią przerwę, a wtedy absolutnie prowodyrstwo w tym przejął Krzysiek i Tomek Krasnowolski, którego już z nami nie ma. I oni stworzyli Krakowskie Dni Komiksu, skontaktowali się ze Zbyszkiem Kasprzakiem, ściągnęli tę grę. Nagle okazało się, znaleźli nowe miejsce. Krzyśku, opowiesz nam, gdzie to było? Zmieniliście nazwę z Kuby Rotunda do...
Miejscem festiwalu był Śródmiejski Dom Kultury z siedzibą na Małym Rynku, więc jakby pierwsza odsłona. No i tu troszeczkę wracając do tego wprowadzenia, które Kamil zrobił na początku, ta cała walka z systemem no, polegała troszeczkę na tym, że to było wyciąganie wniosków i kombinowanie jak za poprzedniego reżimu. Skoro nie mieliśmy gości, nie mieliśmy możliwości większych budżetowych, no musieliśmy sobie wymyśleć troszeczkę program imprezy. I o ile na drugą odsłonę udało nam się sprowadzić Zbyszka Kasprzaka, tak, mieliśmy wystawę jego oryginalnych prac, z którymi powiązany jeszcze no, troszeczkę dodatkowy przykry incydent związany z tym, że mając ochronę na tym festiwalu, no nie byliśmy w stanie upilnować i pojawił się jeden zapalony fan, który uprowadził jedną z planż w oryginale. To przy pierwszej edycji, no to był totalny freestyle. Nie mieliśmy gościa rysownika, więc stworzyliśmy rysownika. Stworzyliśmy go tak skutecznie, że potem przeprowadzano z nim wywiady i w tygodniku wprost przedstawiono go jako jednego z twórców polskiego undergroundu. Więc można powiedzieć, że tworzyliśmy fake newsy before it was cool. No. A to nie jest tak, że on czasem został też przez kogoś zabity? Tak, rok później. Rok później. Ale już mamy jego dalszy życiorys. Niestety nie zginął. Znaczy niestety. Nie zginął, tylko w ramach promocji dostał możliwość zakupu farbek Leningrad w Moskwie, gdzie został porwany i przetrzymywany przez ostatnie 25 lat. Jeśli państwo się w tym momencie zgubili, nie wiedzą o kim mówimy, to mówimy o tym gościu, który niestety dzisiaj nie dojechał. Czyli przetrwał to, zmartwychwstał, żyje. Nie przyjechał do nas, ale może będzie za rok. Może jest na marszu. Może jest. W Wadowice. No. Może jest. Słuchajcie, zadowoleni byliście z tego pierwszego KDK, czy... No tak, bo konsekwencją tego było to, że zrobiliśmy drugie, które myślę wszyscy jesteśmy w stanie ocenić z perspektywy czasu, że były naprawdę lepsze, był bardzo duży ruch. No byliśmy... To wszystko było troszeczkę takie wespół w zespół. Komputery to były komputery wypożyczone albo z pracy, albo z pracowni, albo prywatne przywiezione. Gra została zakupiona na giełdzie komputerowej za granicą i wprowadzona. No, nie było to do końca powiedzmy legalne, ale było też fajną platformą dla periodyku, no bo rzeczą równorzędną z festiwalem było tak naprawdę to, że chcieliśmy powołać magazyn, w którym bez względu na to, jak się rozeszliśmy w tym czasie, tak, pomimo że Kamil powiedzmy zajął się czymś innym, no to było tam miejsce, jego stała rubryka i pojawiał się tak naprawdę w każdym numerze, więc to traktujemy, ja dobrze to wspominam. Ja mam jeden przykład, który pokazuje właśnie w jaki sposób wtedy to istniało. Każdy problem należało przekuć w walor, więc myśmy wymyślili wtedy dzisiaj rzecz cudownie kuriozalną, jeśli na to spojrzeć, bo to był okres smuty Torgalowej, kiedy nie wychodziły w Polsce kolejne tomy Torgala. Wiedzieliśmy, że tam na zachodzie co roku wychodzi kolejny Torgal, a w Polsce nie było nic. A wiedzieliśmy, że Wojtek Birek je tłumaczy, więc wymyśliliśmy, i to była nasza krakowska inicjatywa, wymyśliliśmy Poczytaj nam Birku. Czyli na naszych imprezach komiksowych przyjeżdżał Wojtek Birek, na ekranie pokazywały się kolejne plansze z Torgala, a on na żywo tłumaczył każdy dymek z francuskiego na polski. To brzmi super. No i to było super, to się cieszyło wielką popularnością. Troszkę uprzedzę moje następne pytania w dalszej części rozmowy, czy chcielibyście coś z tamtych czas przenieść do tych festiwali, które są teraz, to już wiem. Że to jest właśnie takie wspólne czytanie komiksów. Są oczywiście festiwale, na którym się to odbywa, ale raczej dla tych najmłodszych. Ja bym chętnie posłuchał Wojtka, jak czyta nowego Torgala. Znaczy, dzisiaj na pewno byśmy, jakby można to... Trzeba by po prostu ściągnąć kilku znajomych, dobrych aktorów z lepszymi głosami i zrobić to na głos. No może być słuchowisko, czemu nie? No pewnie. W pewnym momencie ściągnęliście jakiegoś znajomego aktora, na którą z tych imprez, pamiętam. Tak, tylko nie pamiętam, że to był. Dobra. Maćkowiak. Tak, bo to był kolega Bartka. No. Tak, kolega Bartka Mikiewicza od Wilka. Tak. Dobra, to słuchajcie, z nami jest pierwsze KDK, później mamy drugie KDK, zgadza się? A co po KDK się pojawia? Dochodzimy już do etapu Janka. No właśnie, chciałem Janka dopuścić, bo on już nie może doczekać. Janek też jest potrzebny na tym spotkaniu. Janku, no to jest już chyba... Ja chętnie słucham o tych rzeczach, o których no, też wiem z opowieści, więc fajnie posłuchać znowu. Znowu zmiana nazwy. Wytłumaczcie nam, skąd przyszła zmiana nazwy, bo te zmiany nazwy w festiwalach często się odbywają. No to proszę was, Janku, opowiedz, jak to wyglądało z twojej perspektywy. Znaczy, to było tak, jak ja się pojawiłem w klubie, to był to etap po drugich krakowskich dniach komiksu. Trochę tam ludzi odeszło, Krzysiek odszedł między innymi. Trochę ludzi zostało, ja przyszedłem, przyszedł mój przyjaciel Tomek Hopkowicz.
No i tak jakoś wyszło, że w tym teamie, który tam był, Kamil też wtedy wrócił do klubu. Zaczęliśmy robić trzecie krakowskie dni komiksu. Przepraszam, no i... ja tylko tak, Państwu pokazuję już w tle część archiwalnych zdjęć, które nam chłopaki udostępniali, oni tego nie będą wiedzieć. Ja im to zaraz pokażę, później opowiem je kilka rzeczy, to jest akurat drugie KDK, ale to myślę, że Państwu po prostu troszkę pokażę magię tamtych czasów, jak ktoś wygląda młody. Poznaję łysinę Zbyszka Kasprzaka. Jest tam gdzieś. Przepraszam, że ci przerwaliśmy, ale także Janku to opowiada i patrz tu między innymi, jak to wyglądało, jak to chłopaki wyglądali, ale jakie to były piękne czasy. Może ktoś z Państwa nie widział, a może Państwo kogoś zaciekawi. To, przepraszam, ja bym chciał dodać jeden komentarz, tak. Jak bardzo byliśmy postępowi i progresywni, tak. Ponieważ zrobiliśmy wtedy konkurs, ta młoda dziewczyna tak. Widoczna na pierwszym zdjęciu, tak. Była honorową reprezentantką i prezeską krakowskiego klubu komiksu w trakcie drugich krakowskich dni komiksu i nazywała się Anna Justyna Miłożąb. No i mamy to. Odnotowaliśmy, jest nagrane. Super. No, Janku, przepraszam, będę cię rozpraszał zdjęciami, ale proszę. Opowiadaj, dołączyłeś, no i jak? Tak, no dołączyłem, no i mówię, był Kamil, był Tomek Krasnowolski, jeszcze wtedy w klubie Krzyśka już nie było, ale był Krzysiu Korzeniak, był Michał Gałek, no było trochę ludzi, mówię, był tam ktoś, który stanął przed. I zrobiliśmy trzecie krakowskie dni komiksu, które jeszcze były w Sioku, natomiast po trzecich krakowskich dniach komiksu Kamil dogadał się z Targami Książki w Krakowie. Że my naszą imprezę przeniesiemy na Targi Książki w Krakowie. No i przy okazji przenosi tę imprezę z jednego miejsca do drugiego. Stwierdziliśmy, że bardziej marketingową nazwą, pomysł Kamila to był, że bardziej marketingową nazwą będzie festiwal i stąd się to wzięło. Czysty po prostu marketing młodych chłopaków. No i stąd się zrobił festiwal. Przy okazji wykasowaliśmy numerację i zaczęliśmy znowu od jedynki, co chyba było błędem, tak patrząc z perspektywy lat, bo jednak trzeba było zostawić ciągłość numeracji. To było to, co, czym przeskoczyli nas, lepiej to zrobili w Łodzi, bo oni później wprowadzili, zmienili nazwę konwent na festiwal, oczywiście mówiąc nam, że od dawna to planowali i oni byli pierwsi, tylko tego nie zrobili, ale oni zostawili sobie tę operację. Tak, natomiast nazwa była typowo... Bo to były czasy, kiedy myśmy się troszkę jeszcze chcieli ścigać gdzieś z Łodzią. Dzisiaj nie ma się z kim ścigać, bo są trzy ligi wyżej, ale mieliśmy takie aspiracje. No i to był czysty marketing, dlatego też tam była dodana manga w nazwie, nie? Krakowski Festiwal Komiksu i Mangi, tak to brzmiało w pełni. I to był, mówię, nazwa festiwal wymyślona przez Kamil. To mówię, Kamil to wymyślił, nie moja zasługa. No to... Twoja wina. W ogóle tego nie pamiętam, że ja to wymyśliłem, ale to wymyślił, było tak. Znaczy, ja ogólnie wtedy już trochę, bo to jest który rok? To jest rok? To 2001? 99. To jest pierwszy. No to ja już wtedy właśnie trochę zaczynałem żyć... niestety żyć i pracować w Warszawie i uczyłem się pewnych nowych schematów, w jaki sposób można i warto zainteresować media, że właśnie warto mieć taką nazwę, że może warto wymyślić jakieś nagrody, bo wtedy media mają o czym pisać. Nagrody to mieliśmy wcześniej. Tak, nagrody już były na drugi KDK. W 97. No, ale ogólnie to było takie myślenie, jak spowodować, żeby trochę... było o nas głośniej. O. Tak. No dobrze, kończymy w takim razie, bo to szybciutko przechodzimy do następnej. Po pierwszej edycji mamy szybciutko w roku następnym drugą, czy troszkę dłużej? Nie, po pierwszej edycji w roku późniejszym mieliśmy coś, co się nazywało Blok Komiksowy 2000, ponieważ z trzech dni impreza nam się skróciła do jednego dnia. I nie mieliśmy śmiałości, żeby nazywać tego festiwalem, dlatego zrobiliśmy po prostu Blok Komiksowy 2000 przy Targach Książki w Krakowie. No a dlatego był jednodniowy, że po prostu, szczerze mówiąc, to jest to, co pytałeś, czym się te imprezy różniły od obecnych. Imprezy wtedy przede wszystkim różniły się tym, że bardzo ciężko było na nie zdobyć pieniądze. Dzisiaj jest po prostu łatwiej, bo wtedy jak się szło do kogoś, do jakiejś instytucji, do jakiejś firmy, do kogoś, kto mógłby wyłożyć pieniądze, to każdy się pytał, ale co wy robicie? Komiksy? A po co? To dla dzieci. Więc nie było pieniędzy na takie imprezy. Myślę, że jeśli koledzy z Łodzi mają posadę w EC1 i przez rok organizują tą imprezę za pensję, to na pewno jest to duża różnica, podczas gdy my byliśmy młodymi chłopakami, którzy robiliśmy to za własne pieniądze, bez żadnego wynagrodzenia i każdy z nas dokładał do tej imprezy swoje pieniądze, żeby cokolwiek można było zrobić, nie? Więc jak chciałeś mieć sponsora, to musiałeś sam być tym sponsorem, po prostu. Okay.
I mówię, były jakieś firmy, które tak jak Różowy Słoń, które nam dawały taloniki na jedzenie na przykład. Były jakieś wydawnictwa, które nam dawały komiksy na nagrody dla czytelników. PKP nam dawało zniżki na pociąg. Ale pamiętam, że na przykład w którymś roku te statuetki K, o to profesor Skarżyński, te statuetki K ufundował Przemek Truściński. Tak. Także, no także większość pieniędzy to były pieniądze prywatne. Czy to Krzysiek je załatwiał ze swoich znajomych firm, czy to ja załatwiałem je ze swoich znajomych firm, czy Kamil. Także wszystko to było na zasadzie, szło się do znajomego, no słuchaj, robię taką imprezę, no może byś dał trochę pieniędzy, czy do rodziny, tak, do rodzinnych firm. I to przeważnie byli nasi sponsorzy. Nigdy nie było to tak, że to był ktoś całkiem przypadkowy, tak, do którego się wychodziło, trafiło i mu się spodobało, że fajne z nas chłopaki, robią fajną imprezę. Nie, wtedy tak nie było. Myślę, że pod tym kątem jest po prostu teraz tej imprezy komiksów robić łatwiej. Tak samo z mediami tak było, że jak ja dzwoniłem, pisałem maile do różnych programów, to ja słyszałem, że nie, no komiks to, nie, to my do Łodzi pojedziemy, to w zasadzie nam wystarczy. No, więc też ciężko było media ściągnąć. Łódź jednak była tą imprezą wtedy też bardziej znaną. Także tu ciężko było z tym. No i w 2000 roku po prostu brakło nam zapału. Mnie osobiście jako koordynatora tych działań bardzo, bardzo dużo to zdrowia kosztowało. I po pierwszym festiwalu, jak się zbliżał ten drugi, to im coraz bliżej było, to tym coraz bardziej widzieliśmy, że nie zrobimy tego festiwalu. Po prostu nie zrobimy. Nie mamy sił, nie mamy pieniędzy. Nie chce nam się, po prostu mówiąc krótko, nie chce nam się. I plan zerowy był taki, że tylko nagrody wręczymy, no ale z tego planu zerowego troszkę jednak się sprężyliśmy i zrobiliśmy ten blok komiksowy w roku 2000. Profesor Skarżyński właśnie był wtedy gościem honorowym tego bloku. No i rok później, po takim odpoczynku, sprężyliśmy się i zrobiliśmy drugi krakowski festiwal komiksu, to był już rok 2001. Myślę, że to wtedy, na ten konkretny moment była najlepsza impreza w Polsce. Nieskromnie to powiem, ale biorąc pod uwagę, jaki wtedy mieliśmy program, gdzie o tej samej godzinie startowały 3-4 punkty programu, 2 u nas, 1 w Empiku na rynku. Do tego jeszcze była sesja autografów, która u nas była jako pierwsza, nazywała się to Stolik Mistrza. Też żeśmy wymyślili to przed Łodzią. Dość świetnie to wygląda, chciałem powiedzieć tak, to wygląda. To po prostu mieliśmy zagranicznego gościa, Francisa Buka, który niestety wtedy był w Polsce nieznany, to też jest przykre. Bo mieliśmy mega gwiazdę, tak? Dzisiaj nie muszę chyba nikomu na sajtu tłumaczyć, kim jest Francis Book. On wtedy był prezydentem festiwalu w Angolem, dlatego go mieliśmy, bo Instytut Francuski go nam po prostu załatwił. Więc mówię, więc to była mega gwiazda. Tyle tylko, że zero komiksów w Polsce wydanych wtedy i praktycznie nikt o nim nic nie wiedział, tak? No i to było trochę przykre. I mówię, mieliśmy absolutnie całą śmietankę ówczesną wtedy autorów polskich na tym festiwalu. Więc uważam, że wtedy, w tym konkretnym momencie ten festiwal był najlepszą rzeczą, jaka była w Polsce. I po tym festiwalu stwierdziliśmy koniec. Bo stwierdziliśmy, że zrobiliśmy maks. Ale słuchajcie, no zrobiliście waszą najlepszą edycję według was, tak? Znaczy najbardziej bogatą, najbardziej dobrze pewnie odbieraną. Nie wystarczyło wam jakieś te opinie was, przepraszam, że tak brzydko powiem, nie nakarmiły was na tyle, żebyście spróbowali zrobić kolejną, bo... No, jestem ciekaw, co to się stało, że po prostu nie kontynuowaliście czegoś, co budowaliście jakby latami. No. Ale jak się robi coś, robi się to dobrze i nie przekłada ci się to w żaden sposób na twoje normalne życie. W sensie nie staje to się twoim zawodem, nie staje to się... To po prostu się męczysz, bo nic z tego nie wynikało. No właśnie w Łodzi oni sobie to jakoś tak przekształcili, że z czasem się to stało ich zawodem. A tutaj zrobiliśmy świetną imprezę, rozeszliśmy się do domu i już. No dobrze, do której znowu tam pewnie coś dołożyliśmy, jakby dobrze policzyć. Wstęp ten historyczny mamy za sobą. Przypomnijmy, że drugi festiwal komiksu i mangi to była ostatnia impreza, którą przygotowaliśmy. Tak, 2001 rok. I teraz moje pytanie. Czy za tym tęsknicie? Czy nie ciągnie was do tego, żeby przygotować? Janku, pytanie do ciebie, bo tutaj aż powiem ci, strasznie słuchałem tego intensywnie, co mówiłeś, że podobno jest łatwo u sponsorów, że teraz jest prościej przygotować festiwal, że można to zrobić, że się idzie, znajdzie sponsorowa. Czemu w tych czasach nie chcesz przygotować kolejnej imprezy? Może tęsknisz za tym, może byś to zrobił lepiej niż środowisko, które w tym momencie odpowiedzialne jest gdzieś tam za organizowanie tych festiwali. O tak, nie no, tak.
No za 2 tygodnie robimy Nowochódzki Festiwal Komiksu przecież. To już wczoraj była ta informacja. Ale słuchajcie, no skoro jest reaktywacja KKK, powstają kolejne antologie, no to może czemu nie reaktywacja i kolejne trzeci Festiwal Komiksu i Gierman. Znaczy, jeśli o mnie chodzi osobiście, to no jednym z powodów, dla którego też przestałem robić w ogóle działać w komiksowie i robić magazyn i robić imprezy, no to jest po prostu proza życia, tak? W pewnym momencie trzeba się, tak jak Kamil mówił, zastanowić, ile ma się czasu, czemu się go chce poświęcić. No i jeśli skończyłem studia, jeśli musiałem zacząć pracę zawodową, jeśli założyłem rodzinę, jeśli mam dwóch wspaniałych synów, którzy tu siedzą i mnie słuchają, i wspaniałą żonę, która akurat jest w domu, no to wolę poświęcić czas im. I mógłbym robić coś takiego, gdybym za to dostawał pieniądze. Czyli szukamy sponsora na pensję dla siebie i robisz trzecią edycję. Bo na zasadzie hobbystycznej nie mam na to czasu. Tak jak byłem na studiach, no to zamiast iść z kolegami do pubu, po prostu siedziałem, robiłem imprezę, tak? Albo magazyn. Albo magazyn, tak. Najlepiej pójść do pubu i robić imprezę i magazyn. No dobrze, słuchajcie, to w takim razie Krzysztofie, dostajesz w tym momencie pensję, dobrą pensję. Nie wiem, jaka to była pensja, ale taka, która pozwalałaby ci przetrwać. Czy chciałbyś zorganizować kolejną edycję? Chyba cię nie stać. Krzysiek jest drogi. Nas sponsorzy, to nie musi być jeden. Ja o swoich pitach nie będę rozmawiał, natomiast ponieważ wszystko, co było związane z komiksem w jakiejkolwiek formie i robiłem, traktowałem zawsze jako hobby. Jeśli traktujesz coś jako hobby, jako w miarę szczery wyraz, nawet jeśli twoją formą wypowiedzi jest świadome kłamanie, czy też prowokacje, jakkolwiek sobie to nazwiemy, to ma największą urodę wtedy, kiedy nie jest sformalizowane. Bo wtedy jesteś szczery w tym przekazie. Nic się do tego nie zmusza. Nie masz ekonomicznego przymusu związanego z tym, że musisz związać koniec z końcem. To jest oczywiście moja optyka, bo właściwie, jeśli już mówimy o przeszłości, jakby różnicach w jakichś poglądach, dla mnie i dla części tych kolegów, z którymi myśmy robili imprezy, to była bardziej forma trochę takiej artystycznej prowokacji, a nie potrzeba stworzenia w pełni funkcjonującego dobrze komercyjnego produktu. My chcieliśmy zainteresować odbiorców tym, natomiast bardziej jako zjawiskiem niż czymś, co jest produktem, więc jakby ja nie jestem tu dobrą osobą do tego, żeby się wypowiadać na temat tworzenia tego w sposób stały. To, co mógłbym zasugerować albo doradzić, to jest to też, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że na pewno każdej inicjatywie pomaga jak najbardziej profesjonalna oprawa, która ułatwia wtedy pozyskiwanie środków, sponsorów, organizacji i tak dalej. Więc to jest porada, którą mogę dać, że tak powiem, każdemu i to jest porada na każde czasy, bez względu na to, jak drastycznie zmienia się nasze otoczenie. A myślę, że w kontekście tego, co się dzieje na szeroko rozumianym rynku kreatywnym, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, największe zmiany czekają nas wkrótce bardzo szybko. Kamilu, u ciebie nie ciągnie do organizacji imprezy? Wiesz co, no ja cały czas gdzieś tam krążę wokół. No, siedzę w popkulturze od tych 30 lat, robię najrozmaitsze przedsięwzięcia. Wciąż gdzieś tam coś robię społecznie, za przeproszeniem, w sensie chociażby teraz od nastu lat już wymyśliłem i tworzę antynagrody filmowe Węże, które też nie są przedsięwzięciem komercyjnym w żaden sposób i nie mają sponsorów i polegają na pospolitym ruszeniu ludzi dobrej woli, którzy chcą skrytykować polskie kino za wszelką cenę, ale lubię to, no, lubię popkulturę, lubię wymyślać nowe rzeczy. Z realizacją zdaję sobie w pełni sprawę, że potrzeba, żeby dobrze zrealizować imprezę, potrzeba totalny sztab ludzi takich jak Janek, którzy potrafią organizować. Ja potrafię wymyślać i chętnie w takim teamie pracuję, kiedy odbijając od siebie piłeczkę tworzymy coś nowego, dużego i tak dalej. Więc gdyby ktoś mi zaproponował stworzenie imprezy komiksowej za pieniądze, przez co żona by mnie nie biła, że robię kolejną rzecz za darmo, to pewnie
Pewnie bym się na to, gdybym widział sens, że nie jest to impreza z całym szacunkiem dla miejsca, w którym przebywamy, w tym samym mieście tydzień po tygodniu, gdy nie jest to impreza... Zaraz do tego dojdziemy, bo to też trzeba będzie poruszyć. Natomiast może idealnym wstępem do tego będzie moje pytanie. Na ile uważacie, że komiksy, przepraszam, festiwale komiksu są potrzebne? Czy według was są potrzebne, czy nie? No skoro wszystkie wyglądają tak samo, czy to się w ogóle sprawdza? Czy jeśli już te festiwale są, to czy one powinny wyglądać tak, jak w tym momencie praktycznie każdy tak samo wygląda? Czy na przykład chcielibyście coś zmienić? Uważacie, że z waszej perspektywy można by było jakoś tą imprezę, niekoniecznie oczywiście mówię o naszej tutaj, ale o jakiejkolwiek innej w Polsce zmienić? Jak myślicie? Potrzebne, niepotrzebne? Znaczy, potrzebne imprezy są, bo ludzie są chętni chodzić na imprezy, ale na pewno nie ma już moim zdaniem sensu robienie imprezy czysto komiksowej. Impreza powinna być absolutnie dokładnie od 25 lat. To jest to samo. Dokładnie to samo, co wtedy właśnie Krzysiek z Tomkiem zaczęli. Impreza powinna sięgać szeroko w różne miejsca popkultury i łączyć ją w jeden wielki węzeł, mieszając gatunki, tu powinni oprócz komiksiarzy być literaci, popowi, tu powinni być twórcy gier. No Łódź trochę idzie w tą stronę, mam wrażenie, momentami, ale tak nie do końca są chyba przekonani do tego, co robią. Okej, Krzyśku? Ja bym powiedział, zgadzam się zasadniczo, natomiast w kontekście imprezy tutaj uważam, że abstrahując od wszystkich innych rzeczy, które się stały, koncept na to, że byłaby to impreza albo festiwal komiksu rodzinnego i dziecięcego, uważam za trafiony z punktu widzenia, mówiąc krótko, wskaźników rynkowych. To, co najbardziej dynamicznie rośnie, to jest na pewno komiks dziecięcy, szeroko rozumiana literatura dziecięca, więc ja tu widzę potencjał. Osobną kwestią jest organizacja, poszukiwanie sponsorów, logistyka, jasne. Natomiast taki rodzaj imprezy konsekwentny, tylko wtedy z rozszerzoną ofertą. Faktycznie poszerzono na przykład o komplementarnych partnerów związanych z dziecięcymi produktami. Być może jakieś miejscowe kluby dziecięce, sieci, książki. Na pewno od strony praktycznej sensownym kierunkiem zawsze będzie szukanie komplementarnych partnerów. Ale pomysł na imprezę, w cudzysłowie, komiksową, dziecięcą uważam za trafiony, no bo to się sprzedaje w tej chwili. To jest jeden z bardziej dynamicznie rosnących segmentów, jeśli chodzi o miejscowych twórców. No powiedzmy sobie wprost, 20-25 lat temu, no nikt nie byłby w stanie z nas w sposób czysty żyć z komiksu. Teraz to też nie do końca jest czyste życie, bo mówimy tutaj o tworzeniu właśnie w pokrewnych branżach popkultury, grach, animacjach, filmach, tak? Natomiast jest to bardziej możliwe niż te 20 czy 25 lat temu, jeśli mówimy stricte o pracy kreatywnej. Mamy utalentowanych, młodych, zdolnych ilustratorów, ilustratorki, tworzących dziecięce nowe komiksy. Mamy własne, nowe brandy skierowane do dzieci. To jest powiązane z innym w ogóle modelem rodzicielstwa, który dotyczy mniej więcej naszego pokolenia w jakimś tam, powiedzmy, zakresie, gdzie to rodzicielstwo jest bardziej świadome, gdzie chcemy poszerzać horyzonty dzieci. W związku z tym jest przestrzeń dla tego rodzaju produktu. To dla mnie jest jakby sensowny koncept, jeśli chodzi o imprezę. A cała reszta, no to tak jak mówił Kamil, trochę w starym stylu, gry, cosplay, wszystkie rzeczy, które są atrakcyjne dla młodych ludzi. No i na tym wszystkim ci ludzie z tym naszym PESEL-em smutnie przechodzący gdzieś w cieniu. Janku, no to jeszcze twoja opinia. Jak to jest? Te festiwale potrzebne? Coś by zmienił, zostawił? Znaczy na pewno formuła festiwalu na zasadzie siedzi czterech panów i opowiada o sobie, chyba się już wypaliła. Okay. Bo przynajmniej dwie panie tu. To będziemy kończyć powoli chyba, Janku. Dzisiaj w internecie jest wszystko. Tak? Chcesz posłuchać wywiadu z jakimś amerykańskim twórcą, wchodzisz na internet i znajdziesz wywiad, czy to pisany, czy mówiony, czy program z nim, o nim. Więc jakby nie wiem, mi się wydaje, że coraz mniej ludzi przychodzi na te festiwale po to, żeby właśnie iść na salę i słuchać po prostu tych ludzi, którzy tam są i coś opowiadają o sobie, o swojej pracy. Natomiast na pewno ludzie przychodzą po to, żeby tych ludzi dotknąć. Gdzie jest najwięcej w tym momencie ludzi? Na strefie autografów. Największe są kolejki. Ludzie w Łodzi stoją w nocy, żeby wylosować bilecik. To jest też ważna pewnie dyskusja. Natomiast wydaje mi się, że te osoby, które stoją, bo sam gdzieś tam stałem, ale to są osoby jakby już z przedziału wieku właśnie tych lat 90. To nie są młode osoby. I teraz pytanie, czy jeśli faktycznie zmieniać imprezę i iść w charakter imprezy, tak jak się powiedział, rodzinnej, czy może faktycznie nie powinniśmy zadbać o to, żeby za 5, 10 czy tam x lat
w ogóle ktokolwiek przychodził, no bo zazwyczaj na większości konwentów są praktycznie te same osoby, które za tymi autografami jeżdżą, a nam zależy na tym, żeby ta impreza może szła, tak jak tutaj Kamil powiedział, troszeczkę w stronę takiego festiwalu popkultury na zasadzie, no, mamy Comic Con San Diego, tak? To, gdzie tam jest gigantycznie dużo atrakcji, tam praktycznie komiks jest tylko i wyłącznie jakimś tam elementem tego wszystkiego. Więc moje pytanie, czy te strefy autografów, to czasem nie jest, wiesz, troszeczkę przeżytek, nie? Znaczy my rozmawiamy o różnych imprezach, bo jakby to, co mówi Krzysztof, czyli impreza skierowana dla młodszych, oni mają swoich idoli i ściągnięcie ich, jak ściągniesz tutaj, nie wiem, rysowniczkę tam magazynu Witch, czy... Nie jestem do końca na bieżąco w temacie, przepraszam, bo ja już mam dorosłe dzieci, to będzie też tłok, pisk i kolejka na całą noc. To, co ty z kolei mówisz, czyli wielka impreza popkulturalna, szeroko pojęta, no wszystko fajnie, tylko żyjemy w małym kraju, który jest na uboczu popkultury jako takiej. Więc tydzień temu odbyły się w Warszawie takie pseudo TCA organizowane przez Netflix, gdzie oni zapowiadali, co to oni nie zrobią, i był samochód tego pana samochodzika, i był kawałek nowego Znachora pokazany, a pan prowadzący nie rozróżnia filmu od seriala. Dla niego to jest wszystko jedno. Znaczy, Kamil tu dotknął jednej bolesnej rzeczy, jeśli mówimy o szeroko rozumianym rynku popkulturowym. My mamy w ogóle problem z twórczością gatunkową. No. I to jest sól tak naprawdę jakiejkolwiek popkultury. U nas nie praktykuje się tego za bardzo, jak popatrzymy sobie nawet na te produkcje Netflixa, które były robione w oparciu. Mamy wyobraźnię, mamy zaplecze, mamy ciekawą symbolikę, która może się sprzedać, czego najlepszym przykładem jest Wiedźmin, zwłaszcza w formie growej, gdzie ten świat w nim zawarty, miejscowy koloryt jest bardzo nośny. Natomiast kultura, zwłaszcza produkcja filmowa właśnie na poziomie serialowym, no nie potrafi Ale to się powoli zmienia, bo jak mi właśnie pokazał palcem jeden z kolegów, jak spojrzeć na współczesnych młodych polskich reżyserów filmowych, tak, to nagle się okazuje, że oni chcą debiutować w komedii. Że nagle mamy 5-7 komedii, niektóre w kinach, niektóre od razu na Netflixie, niektóre zabawne, niektóre niekoniecznie, ale że zaczynają się bawić gatunkiem. Wreszcie to nie jest... Formą też. Wreszcie przestaje być gatunek, gatunek jako taki przestaje być wstydem. Bo mam wrażenie, że tak wyglądało przez lata edukacja artystyczna w tym kraju, że jeśli cię interesują... Dodam, że nie tylko wyglądała. Czas przeszły nie jest tu do końca taki... To nie wiem, ja nie chodziłem do szkoły artystycznej. No. Ja miałem ostatnio trochę do czynienia, więc znowu... No więc tutaj jest długa droga jeszcze daleka przed nami, ale z drugiej strony ten, kto pierwszy ją ogarnie, zauważy i w jakiś sposób wokół tego zorganizuje taką imprezę, może wygra. No dobrze, to powiedzcie mi w takim razie, bo już pewnie zaraz niedługo będziemy musieli kończyć, 3 rzeczy każdy z was, które chciałby zaproponować przy organizacji własnej edycji festiwalu, a możecie dowolnie. 3 rzeczy, które chcielibyście zrobić autorskie, swoje, nowe pomysły. Może wykorzystamy, może nie. Zacznę od Janka, bo Janek się śmieje. Pierwszy, Janek, czas, musisz szybko, patrz, to jest łatwo sponsorów. To, co mówił Krzysiek, trzeba po prostu zrobić interdyscyplinarną imprezę. Musi być połączenie z innymi popkulturowymi. Słuchajcie, ale mówicie właśnie o połączeniu, bo ja rozmawiałem też troszkę w kularach z Krzyśkiem. Krzysiek mówi, Michał, tu trzeba coś połączyć z grami, ale mamy taki świetny festiwal w Łodzi. Największy festiwal komiksowy w Krakowie. Rozmawialiśmy, że może warto by było podać jednak, czy dołączyć ten element gier, tak, tego świata gier. No jakbyśmy połączyli, czy nie wydaje wam się, że w Łodzi troszeczkę te gry już zjadają komiks, w sensie jakby, no widać to po frekwencji, więcej osób przychodzi grać na te atrakcje poświęcone grom niż komiksom. To nie ma co się na to obrażać, trzeba z tego korzystać. No. Poza tym to jest też kwestia logistyki. Nie? Jeśli plan jest na tyle precyzyjny wcześniej, że budujemy sobie jakiś kręgosłup, na którym zakładamy, że są główne tematy, czy powiązane z analizą rynku, że dotykamy określonych, dobrze sprzedających się produktów. Przykładowo
gdyby powiedzmy premiera firmy, premiera gry Cyberpunk 2077 no, okazała się troszeczkę lepsza z powodu błędów produkcyjnych, no to to, co działo się wokół, czyli doskonały serial na Netflixie, Edge Runners, bardzo dobrze narysowane komiksy, no to, to masz już węzły z różnych dziedzin, tak? I to nie ma dominacji jednego charakteru. Tak naprawdę gra pełni tu rolę trochę takiego parasolowego brandu, ale implementacja, więc to... To robisz imprezę, która polega na tym, że ludzie przychodzą zobaczyć nowy Cyberpunk, a wychodząc, przechodzą koło stoisk komiksowych, mogą obejrzeć serial, mogą kupić komiksy i tak dalej. I myślę, że wokół dziecięcych produktów też da się to zrobić, no bo pojawiają się, przecież teraz będą produkowane filmy animowane bazujące się na któryś z tych nowych polskich komiksów. No powiem szczerze, nie wiem dokładnie, ale... Mamy Kajko i Kokosza, który jest ewidentnie zaraz już na Netflixie, to tak? Nie, mamy, no, to jest osobna historia. No ale to jakby wiadomo, że te komiksy coraz bardziej... To jest lektura szkolna, czyli to już wiesz, w tym momencie już dzieci. No ale mamy tam... Bryki zamiast mamy komiksów. Te komiksy często się pojawiają teraz w formie adaptacji. Mamy Usagiego nowe, no ale to troszkę się zmienia. No. To wiadomo jak jest. Janku, przepraszam, przerwaliśmy cię, jedna rzecz, druga, trzecia. Ja wiem, że ty potrzebujesz tak... To jest zbyt skomplikowane pytanie, to, szczerze mówiąc. To ułatwię ci je, jedną rzecz wymień. Robisz teraz festiwal, coś chcesz zmienić. Albo jedną rzecz zmień tutaj i dojadę do ciebie. No, nie wiem, szczerze mówiąc. Po prostu od wielu lat, jak chodzę na te festiwale, one wyglądają dokładnie tak samo. Nie wiem, co bym zmienił. Na pewno podoba mi się ta próba, która była zrobiona w tym roku tutaj. Odniosłem takie wrażenie, że ten program jest, to co mówił Krzysiek, właśnie jest taki bardzo zwarty, bardzo pod dzieci, z taką myślą przewodnią, tak, że tam będzie festiwal familijny. I wydaje mi się, że właśnie powinien być jakiś główny punkt tego programu, wokół którego budujemy, tak? Nie może być tak szwarc, mydło i powidło, tak? Że z jednej strony mamy spotkanie dla dzieci, a za chwilę mamy spotkanie z paniami od erotyki. No, pomieszanie z poplątaniem. Nie może być tak. Czyli co my tu robimy? Jak jest dla dzieci? No właśnie, chciałem się zapytać, słuchajcie, bo miałem tak przyjemność budować troszkę ten program i powiem szczerze, że chodziło przede wszystkim o to, że jak ktoś przyjdzie z tymi dzieciakami, tak jak ty z synami, i oni słuchają, czy też uczestniczą na innych programach, to wy po prostu możecie też odnaleźć coś dla siebie. Bo chodziło o to, żeby właśnie każdy coś z tego w tym programie dla siebie znalazł. No ale okej, Krzysztofie, jedna rzecz chociaż, którą chcesz, proponujesz. Ja mam cały czas jedną i tą samą, o której rozmawialiśmy wcześniej. Profesjonalne opakowanie produktu, dobre oznakowanie przestrzeni, sensowne optymalizowanie jakichś narzędzi promocyjnych, gdzie można tanio zrobić coś efektywnego. To, czego się nauczyłem wtedy, jak byłem studentem, to, co później przez lata praktykowałem, pracując w reklamie i w marketingu, to, że nie zawsze duże pieniądze oznaczają skuteczność. Brak budżetu często stymuluje i zachęca do tego właśnie, żeby być kreatywnym. I wystarczy tylko kompletne opakowanie. Coś, co przez widzów jest postrzegane jako profesjonalne, zaprojektowane, to nie musi być drogie. Ja chciałbym, żeby doszło, to jest stricte moja obywatelska potrzeba, żadna inna i tym się kierowałem też w czasach, kiedy robiliśmy te imprezy, że nawet jeśli robiliśmy to tanio, to chcieliśmy to robić dobrze. I to jest, wydaje mi się, przynajmniej w 30% przepis na sukces, a drugim jest konsekwencja. Czyli jeśli wyróżniamy się od reszty, bo zgadzam się, że nie ma sensu, abstrahując sąsiedztwa danych imprez w danym momencie, ale nie ma sensu się upodobniać do całej reszty. Jeśli chodzi o trendy, które są na rynku, to uważam, że naprawdę kierunek związany z komiksem dziecięcym jest dobry, no tylko trzeba wypełnić to fajną treścią i opakować atrakcyjnie, z użyciem nowych mediów, zaangażowaniem jakichś młodych ludzi, innowacyjnych narzędzi, albo czasami no, naprawdę prostych, ekonomicznych rozwiązań. Więc... Dobra. Nie, Kamilu, no, jestem ciekaw twojej bardzo opinii jeszcze. Znaczy ja tak, odbijając się trochę od tego, co mówią koledzy, może faktycznie to wszystko polega na tym, że absolutnie nie należy już teraz, zwłaszcza z perspektywy tych 30 lat, uwieszać się na tym słowie komiks. Że faktycznie zrobienie po prostu festiwalu, znalezienie sobie właściwej niszy. Komiks nie jest niszą, komiks jest gatunkiem. I w komiksie mogą się dziać rzeczy najróżniejsze, więc chociażby temat kultura, popkultura dla młodszych jest tematem i wznoszącym, i ciekawym,
takim, który mnie absolutnie w ogóle nie interesuje, ale z pewnością taka impreza znalazłaby, gdyby ją właśnie i dobrze opakować, i dobrze wymyślić, i zaprosić na nią tych, którzy na tym rynku, tym, którzy rozumieją ten rynek z najróżniejszych stron, bo tu mamy i twórców planszówek, i twórców gier komputerowych, i twórców animacji, i więc nie ograniczać się absolutnie do twórców komiksowych w tym momencie, tylko pójść planszówki w jakąś... Planszówki są tu bardzo dobrym przykładem, bo to też jest przecież bardzo rosnący trend, jeśli chodzi o spędzanie tak zwanego przemysłu czasu wolnego. Jeśli planszówki weszły do masowej reklamy, jeśli mamy reklamę sieci Żabka, mam nadzieję, że to nie będzie brane jako placement, w której mamy ludzi w naszym wieku mniej więcej grających w planszówkę, no to jest bardzo atrakcyjna potencjalnie przestrzeń kultury, którą można pożenić. Można stworzyć konkurs dla dzieci, dla rodziców, dla szkół podstawowych na stworzenie planszówki z bohaterem. Mamy tutaj tak w kontekście tej imprezy postać smoka. Zorganizujmy konkurs na planszówkę ze smokiem. Może to być różny rodzaj gier. A poza tym właśnie wszelkiego rodzaju konkursy, plebiscyty, nagrody, to cały czas jest nośnym przekaźnikiem idei naszej imprezy do mediów. Żeby media miały o czym pisać, to one najchętniej napiszą, że przyznano jakieś nagrody i przekleją spis, a przy okazji napiszą, że odbywa się impreza, dzięki czemu więcej ludzi dowie się o imprezie. No to są proste chwyty, które wynikają z siedzenia przeze mnie przez kilka dekad w dziennikarstwie polskim i zorientowanie się... Jak się tutaj oszukuje na wszystkich możliwych poziomach? To słuchajcie, jeszcze jedno pytanie, tak mi się przypomniało, no bo jakiś czas temu, około tych 30 lat, czyli jak organizowaliście imprezy, także próbowaliście troszeczkę ten komiks połączyć z filmem, były seanse w Kini Arts. Pytanie, czy na przykład w obecnych czasach widzicie też takie miejsce na połączenie tych dwóch mediów bardziej właśnie zorganizowanie? Może faktycznie spotkanie około Netflixowe, o tym jakie są adaptacje komiksów, kto... Kamilu, no ty siedzisz w kinie bardzo mocno, w związku z tym jak myślisz, czy to jest w ogóle, ale jest takim miejscem taką przyjaźń? To jest dokładnie ta sama historia. No przecież gość, który teraz jest głównym zawiadowcą w temacie mediów, czy multimediów związanych z grami w tym kraju, czyli w CD Projekcie, mówi o Bartku Sztyborze, no on wyrósł z naszego środowiska komiksowego, a teraz tu pisze scenariusze dla Netflixa, tu pisze rozmaite rzeczy, więc nie ma najmniejszego to, że teraz nowe wydawnictwo komiksowe, które powstaje, nagle komiks też jest oparte na pieniądzach, które ktoś zarobił na grach. Więc cały czas te środowiska się łączą i środowisko filmowe. Myślę, że te młodsze pokolenie też już twórców, tak jak mówiłem, którzy zaczynają od komedii, oni są wychowani na komiksach. No, reżyser filmowy, z którym ja współpracowałem, Alek Pietrzak, reżyser Juliusza i Czarnej Owcy, on, kiedy zaczynaliśmy pracę nad Juliuszem, którego bohaterem jest rysownik komiksowy, to on wziął ode mnie listę 20-30 komiksów, poszedł w Warszawie do Centrum Komiksu, kupił to wszystko, wchłonął i dzięki temu nagle nabrał zupełnie innej perspektywy do tego wszystkiego. Więc oni są otwarci na... No bo między komiksem a filmem tak naprawdę nie ma większej różnicy, poza tym, że te obrazki się ruszają. To jest temat na wojnę, pięknie. I tym, że w komiksie o to chodzi, czego nie widać, a w filmie o to, co widać. Słuchajcie panowie, troszkę nam się czas kończy. Ja strasznie lubię takie rozmowy, ale troszkę to faktycznie przeciągnęło. Pewnie chciałbym wam wytłumaczyć, po co się tutaj spotkaliśmy, bo rozpocząłem to spotkanie, a tak rozmawialiśmy i tych dygresji było sporo. Zrobiliście fantastyczną rzecz dla imprez komiksowych w Krakowie. Z perspektywy lat byłem ciekaw, jak to wyglądało w tamtych czasach i czy to się zmieniło do tej pory, bo ja powiem wam szczerze, że mam w sumie podobnie. Robimy to z myślą przede wszystkim o proponowaniu czytelnictwa, ale też po to, że te komiksy gdzieś tam po części kochamy. Szukałem też troszkę u was jakiejś recepty, co można ewentualnie atrakcyjnie zmienić, bo może z perspektywy lat widzicie, skoro się... Przenieś się na jesień, od tego zacznij. Właśnie, chciałem się zapytać troszeczkę może o nasze... Ale to... To może już w kulerach sobie poopowiadamy. No bo faktycznie gdzieś tak się złożyło, że mamy te dwie imprezy komiksowe. Właśnie jak widzicie, bardzo dużo tych imprez komiksowych. Pojawiła się jeszcze wczoraj informacja o trzecim festiwalu.
No ale to już wam zostawiam. Słuchajcie, spotykaliśmy się tutaj i poprosiłem chłopaków, żeby przygotowali kilka zdjęć archiwalnych z tego, co się działo. Janek, to wszystkie zdjęcia, które tutaj państwo widzieli, to były te wspominkowe rzeczy. Natomiast poprosiłem też oczywiście Krzyśka o kilka rzeczy. Krzysiek zaproponował film i on tak mówi: Michał, potrzebujesz coś, żeby leczało w tle? I ja mówię: tak, potrzebuję. I oczywiście tego nie puściłem. W tle to nie ma sensu. Więc puścimy coś, za co mam zgodę, żebyśmy troszeczkę tak chociaż... 20 lat temu dwóch skromnych amerykańskich twórców zamieszkało w Krakowie i stworzyło prawdziwego polskiego superbohatera, Straina. Takiego naprawdę polskiego, któremu niewiele wychodzi i który nie jest do końca bohaterski. A jego największym osiągnięciem jest superwróg i arcyłotr Simon Josue Piechoński. To komiks, który przewidział wszystko, tak głosi miejska legenda. W 2018 roku bohater powrócił. Wydawnictwo Kurz wydało przygody Straina w 3 edycjach i zrobiło to z rozmachem. Na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi, gdzie komiks miał swoją premierę, wśród wielu atrakcji czytelnicy mogli otrzymać autografy twórców, wybrać najlepszą dla siebie wersję komiksu lub zebrać wszystkie z kompletem plakatów. A co najciekawsze, zagłębić się w wirtualny świat Straina. Zobaczyć Kraków przyszłości i odkryć zagadki mrocznego cyberdworca Alabama Haltestelle. Dostępne na stoisku wydawnictwa VR Experience były prezentowane przy pomocy zestawu Oculus oraz wielkoformatowego ekranu LED dla postronnych obserwatorów. Przez 3 miesiące projektanci i specjaliści od multimediów pieczołowicie odtworzyli najbardziej spektakularne lokacje z komiksu w najnowszym silniku gamingowym Unreal Engine. Narracja VR dzieje się około 60 sekund później niż w komiksie i poza walorami estetycznymi oraz podziwianiem szczegółów dopowiada część historii z jego kart. By zwiększyć wrażenie realności przedstawionego świata, aktor będący inspiracją dla superłotra Simona Piechońskiego w trakcie festiwalu wziął udział w konkursie na cosplay, prezentując komiksowy kostium i zaawansowaną technologię. Interaktywne cyberucho wydrukowane na drukarce 3D. Dodatkowym elementem promocji był kilkuminutowy fabularny klip wideo z komiksowymi wstawkami. Pierwszy nakład komiksu zniknął z księgarni w błyskawicznym tempie. Historia toczy się dalej i być może będzie miała ciąg dalszy. Dwadzieścia lat temu dwóch skromnych amerykańskich twórców zamieszkało... To już wiemy, jak powinno się promować kolejną edycję festiwalu. Ja bym tylko jedno zdanie chciał powiedzieć, że w czasach, kiedy nie mieliśmy pieniędzy, poza wymyśleniem nieistniejącego twórcy undergroundu, stworzyliśmy też dwóch amerykańskich rysowników, właśnie tych, którzy stworzyli ten komiks, no i to tak trochę trwało właśnie w ramach prowokacji. Był z nimi wywiad w Gazecie Wyborczej, kolega Wojciech Duś nie mógł mi tego wybaczyć przez parę lat później, także takie to były czasy. A propos tego, co zrobić na imprezie, właśnie jak Kamil był na Grodach, faktycznie brakuje plebiscytu. Odkąd zniknął nasz plebiscyt K, nie ma w Polsce, powiem wam, porządnego plebiscytu komiksowego, gdzie by głosowali twórcy. Powiem twórcy. Gdzie by głosowali czytelnicy na twórców. Słuchajcie, więc jest taki festiwal, który się odbywa w Gdańsku, który organizowany jest przez kolegę Bogdana, który z kolei prowadzi bibliotekę i oni tam mają nagrody, które polegają na tym, że nagradzamy komiksy, które są najczęściej wypożyczane wśród czytelników. I powiem wam szczerze, że myśleliśmy o tym, zastanawiamy się nad taką nagrodą, że może pójdziemy w tą stronę. No my jako biblioteka mamy takie dane, w związku z tym będziemy mogli. I to będzie chyba najbardziej takie sprawiedliwe, jeśli chodzi o przydzielenie, kto faktycznie jest czytany, możemy to poprzeć danymi. No bo tak nawet to znajomi znajomym rozdają nagrody i wiadomo jak jest. Pomyślimy, nie mówimy nie, to jest jakiś pomysł na przyszłość. Może faktycznie, jeśli chodzi o to modnego komiksu dziecięcego, najchętniej wypożyczana seria albo komiks wśród dzieciaków, no skoro mamy iść w tą stronę, to może.
Rozwijamy. Zgadzam się. Moglibyśmy jeszcze oczywiście, pasowałoby trochę wspomnieć, tylko mam mało czasu, bo już musimy kończyć, ale zresztą przeciągnęliśmy. Wspomnieć troszkę historię nagrody K, ale o tym może się spotkamy przy następnych jakichś tam spotkaniach. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję chłopakom za przybycie. Mam nadzieję, że Państwo chociaż troszkę przez chwilę mogli wczuć się w ten klimat lat 90., kiedy łatwo nie było. No ale chłopaki jakoś te imprezy przygotowywali, w związku z tym nie pozostaje nam nic innego, jak kontynuować po części troszkę ich tradycję pod zmienioną nazwą, ale bądźmy szczerzy, wszystkie festiwale, czy to nasz, czy to wasz, czy to innych, czy to kolegów służy wszystkim po to, ażebyśmy po te komiksy sięgali, nie zapominali, nie czytali. Ja nadal uważam, że komiks powinien sam się obronić, niekoniecznie w pakiecie z innymi mediami, natomiast może z uwagi na wasze zdanie temat jest faktycznie ważny i trzeba się zastanowić, czy tego jakoś wspólnie nie połączyć. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie, bardzo kolegom dziękuję za przybycie. Dziękuję bardzo. Poprosiłbym o brawa. Państwu, bo tak się akurat złożyło, że zamykamy tą edycję festiwalu. Bardzo Państwu wszystkim dziękuję za przybycie, za udział we wszystkich panelach, za przeprowadzeniu dzieci. To druga impreza, którą zamykamy. Tak, no jak mówiłem, najlepsi muszą zawsze być na końcu, bo żeby to zamknięcie. Jak była premiera antologii KKK25, też zamykaliśmy imprezę. Także myślę, że możemy się w tym wyspecjalizować. To będzie jakaś tradycja może, to nagrody K. Bardzo Państwu raz jeszcze dziękujemy, wszystkiego dobrego i dużo zdrowia. Pozdrawiamy i dziękujemy. Do widzenia.